Dlatego zapytajmy, dlaczego do tego doszło. Czy jest to kwestia roztargnienia, czy raczej zbyt bardzo odwlekaliśmy zrealizowanie pokuty? A przecież jest to niesłychanie ważna rzecz. Dlatego, że poprzez naszą pokutę pokazujemy Panu Bogu, że się na Niego otwieramy, że chcemy Go na nowo, że współdziałamy w tej łasce otrzymania rozgrzeszenia. I to prawda, że dzięki Jego krwi zostajemy oczyszczeni, ale nasz współudział jest też w tym niesłychanie ważny. I ciekawostką jest fakt, że kiedyś, nim doszło do rozgrzeszenia, trzeba było zrealizować pokutę. Dopiero kiedy to nastąpiło, powracało się po sakramentalne rozgrzeszenie. Co prawda dzisiaj już powrócono do tej aktualnej konstrukcji, ale warto o tym wiedzieć, bo to pokazuje, że pokuta to nie jest tylko piąte koło u wozu. Drugim wyjściem z sytuacji zapomnienia pokuty jest poproszenie innego kapłana, aby nam wyznaczył kolejną pokutę. I co prawda tamten nie słyszał naszych grzechów, ale wszystko odbywa się w ramach Kościoła, więc łaska dalej działa. Trzecim rozwiązaniem jest odprawienie pokuty, którą podejrzewamy, że została nam zadana. I żeby uspokoić nasze sumienie, można ją trochę rozbudować. I przy kolejnej spowiedzi również powiedzieć o tej sytuacji kolejnemu spowiednikowi, że zapomniałem pokuty, podejrzewałem, że miała wyglądać ona tak, więc ją odprawiłem. I ta szczerość jest w stanie nas jeszcze bardziej otworzyć na rzeczywistość pokuty.